Nazywam się Iwona Woźniakowska. Jestem psychoterapeutą w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Przygotowałam nagranie pod tytułem Spotkanie z oddechem. Mam nadzieję, że słuchanie go będzie pomocne w trosce o zdrowie i dobrą kondycję psychiczną. Chcę Cię zaprosić do chwili wytchnienia i dobrego kontaktu ze swoim oddechem. Możesz teraz wygodnie siedzieć, albo stać, albo się położyć. Możesz zrobić ten krótki eksperyment i to krótkie doświadczenie ze swoim ciałem w dowolnej pozycji, jakiej chcesz. Nasz oddech towarzyszy nam cały czas. Oddech ma to do siebie, że możemy na niego wpływać. On może być trochę szybszy albo wolniejszy, trochę bardziej płytki albo głębszy, albo możemy o nim kompletnie zapomnieć. A on będzie sobie toczył się sam i będzie oddychało nam się całkiem samo. Możesz na początku zwrócić uwagę na to, jak powietrze wpływa i wypływa z Twoich płuc. Być może to, które wciągasz, jest trochę chłodniejsze od tego, które z Twoich płuc wypływa. Dwa lub trzy takie oddechy. Czasem, kiedy potrzebujemy chwili wytchnienia, albo kiedy szukamy nocą snu, to taki oddech, który tylko obserwuje sam siebie, może być dobrym początkiem do tego, aby być w dobrym kontakcie ze sobą. Jak Twoja klatka piersiowa albo Twoja przepona unoszą się do góry, albo jakoś bardziej uwypuklają, kiedy jest wdech i kiedy trochę opadają, kiedy jest wydech. Możesz pobawić się z oddechem w taki sposób, że bierzesz wdech gdzieś na w szczycie tego wdechu jest minimalna przerwa, a potem jest wydech i znowu jest minimalna przerwa. Albo możesz o nim znów kompletnie przez chwilę zapomnieć. I w jakiejkolwiek pozycji teraz ciała jesteś, czy siedzisz, czy leżysz, możesz przez tą krótszą albo dłuższą chwilę po prostu dbać sobie o równomierny przepływ. Wdechu i wydechu. Nawet jeśli cokolwiek Ci przeszkadza, nawet jeżeli masz takie poczucie, że ten oddech mógłby być inny, to po prostu pozwól mu płynąć. Możesz wyobrazić sobie przez chwilę, jak Twój oddech głównie kieruje się teraz przez jedno z Twoich płuc, prawe albo lewe. Jak pęcherzyki powietrza równomiernie i łagodnie naprężają się
nabierają powietrza, a potem kurczą się i powietrze się wydostaje na zewnątrz. W jaki sposób po tej stronie twojego ciała twoje żebra mogą delikatnie w tym oddechu pomagać? One mogą bardziej rozszerzać się albo bardziej schodzić się ze sobą. Bardziej robić przerwy pomiędzy jednym żebrem a drugim. A potem znowu schodzić się i kurczyć. Po jednej stronie. Jak różnymi kanalikami to powietrze tam wnika. Twoje żebra delikatnie rozciągają się po jednym milimetrze pomiędzy jednym żebrem a drugim. Trzecim, a czwartym. Czasami to jest pół milimetra, czasami jeden milimetr, czasami trochę więcej. Tyle, ile mogą teraz wszystkie mięśnie po tej stronie twojego ciała. A ten wdech i wydech mogą zupełnie swobodnie toczyć się. Powietrze wchodzić i wychodzić z twoich płuc. I zostaje ich dokładnie tyle, ile potrzeba tego powietrza tam. A jego nadmiar i każda dodatkowa porcja, gdy już jest odpowiednio przefiltrowana, może wydostać się na zewnątrz. A twoje żebra po tej stronie schodzą się i rozchodzą jak delikatne miechy akordeonu albo harmonii, gdzie znajdują twój własny rytm. Ani głębiej, ani płycej. Dokładnie tak, jak chcesz. Dokładnie tak, jak możesz. I jak ci jest teraz wygodnie i bezpiecznie. Chwilę możesz odpocząć. Wyobrażając sobie, jak do tego płuca przenika trochę mgły, dobrego powietrza, które może samoistnie rozszerzać pęcherzyki powietrza, przenikać przez wszystkie żebra. A potem jego nadmiar może wydostawać się na zewnątrz. A potem spróbuj swoją uwagą powędrować do drugiego płuca. To pierwsze już się czegoś nauczyło. To drugie już trochę więcej posiada tej wiedzy. Dzięki temu, co nauczyło się pierwsze. I również to drugie może zaczerpnąć powietrza, rozszerzyć wszelkie pęcherzyki płucne na szczycie płuca, po jego bokach, na spodzie. A potem jego nadmiar może wydostać się na zewnątrz.
jak każdy z tych pęcherzyków płuc, których jest bardzo, bardzo dużo, może działać na Twoją korzyść. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu część tych pęcherzyków teraz zajętych jest czymś innym, albo być może jest trochę w uśpieniu, to wszystkie pozostałe, które są, dobrze wykonują swoją pracę. Jest to wystarczająca praca na to, do tego, aby natlenić całe płuca, a później razem z krwioobiegiem puścić ten tlen do najdalszych zakątków Twojego ciała, do najdalszych fragmentów Twoich rąk, Twoich nóg, całej przestrzeni, w Twoim tułowiu, a także w Twojej głowie. Zawsze jest wystarczająco dużo aktywnych pęcherzyków płucnych, które dokładnie mogą przejąć tą pracę. Dokładnie natlenić Cię w takim stopniu i na takim poziomie, jak to jest dla Ciebie potrzebne. Wtedy, kiedy siedzisz i robisz jakąś pracę intelektualną, albo wtedy, kiedy odpoczywasz, zasypiasz, albo wtedy, kiedy biegniesz, albo wtedy, kiedy jakaś część, być może, tych pęcherzyków jest zajęta razem z systemem odpornościowym, immunologicznym, oczyszczaniem się z różnych niepotrzebnych śmieci, czasem jakichś intruzów, które próbowałyby tam wejść. Więc część pęcherzyków płucnych być może jest zajętych taką pracą, ale pozostała część, której jest wystarczająco dużo, będzie Cię napowietrzać, będzie Ci dostarczać dobrego tlenu, dobrego powietrza, przefiltrowanego przez Twój nos albo przez Twoje usta. Właśnie tak. I również po tej stronie Twoje żebra mogą delikatnie rozsuwać się. Wtedy, kiedy przepona, kiedy Twoja klatka piersiowa unosi się, nabiera powietrza. A później mogą zsuwać się razem, spotykać ze sobą. Nawet dotknąć się trochę, a potem znowu rozsunąć. Jest to bardzo harmonijna i bardzo aktywna praca. Trochę jakby grać na instrumencie, na harmonii albo na akordeonie. I każde z Twoich żeber rozsuwa się delikatnie, odsuwa jedno od drugiego, a potem spotykają się razem, aby znów za chwilę wykonać tą pracę ponownie. To jest taka praca, którą jeszcze przez chwilę razem ze mną możesz wykonać, a potem kompletnie o niej zapomnieć, a Twoje płuca same będą pamiętać o niej. Możesz pomyśleć sobie czasem o prawym albo o lewym płucu, które bardzo minimalnie rozszerzają się
na każdą krawędź. Do góry, na dół, trochę bardziej do przodu i trochę bardziej do tyłu. Albo trochę bardziej na wszystkie skosy. Najpierw jedno płuco, a później drugie. Choćby wydawało nam się, że ten ruch jest minimalny, to kiedy minimalny ruch na każdym z tych fragmentów płuca dodamy do siebie, to jest to bardzo wystarczająca przestrzeń. Wystarczająca przestrzeń do tego, aby na początku zgromadziła w sobie powietrze, które wpływa do płuc, które jest troszeczkę chłodniejsze tam, w pęcherzykach płucnych, ogrzewa się. Później razem z krwioobiegiem płynie do każdego zakamarka Twojego ciała. Z każdego zakamarka Twojego ciała, a także potem z płuc, zabiera wszystko to, co jest już niepotrzebne. Co jest przemianą materii, albo co jest jakimś niepotrzebnym intruzem, który tam się dostał. Razem z całym zużytym powietrzem, szybko i bezproblemowo może wydostać się na zewnątrz. Czasem pomaga nam, kiedy taki wdech i wydech możemy zobaczyć w formie jakiegoś koloru. Być może jest jakaś barwa, która kojarzy Ci się najlepiej z takim powietrzem, który wpływa do płuc, które jest czyste, orzeźwiające. Które może jeszcze dodatkowo oczyszczać się dzięki naszym wewnętrznym filtrom, w naszych nozdrzach i w naszych ustach. Delikatnie, bez żadnego wysiłku. Ani nie powiększaj tego oddechu, ani go nie zmniejszaj. Niech on toczy się sam. Tylko być może z takim fragmentem większej świadomości. Że to się dzieje. I być może lubisz, aby to powietrze mogło mieć teraz jakiś kolor. Czasem mamy taki kolor, który nam się kojarzy. Z czymś, co jest krystaliczne, z czymś, co jest orzeźwiające, z czymś, co jest nawilżające, nawadniające. Wpływa do Twoich płuc, razem z krwioobiegiem, rozpływa się po całym ciele, a potem zbiera ze wszystkich zakamarków i z płuc wszystko to, co już jest niepotrzebne. Zbiera je w jedną całość i w trakcie tego zbierania rzeczywiście trochę zmienia kolor. Czasem, kiedy zamiatamy albo kiedy czyścimy różne elementy, to rzeczywiście kolory się trochę mieszają, zmieniają. I dzięki wydechowi możemy szybko i bezproblemowo pozbyć się tego wszystkiego na zewnątrz. A to na zewnątrz rozpływa się potem, neutralizuje. Znika. Jest wyciągane przez klimatyzację albo przez otwarte okno. A w to miejsce wpływa znów to, co jest krystaliczne. Twój kolor. Twój kolor, który wpływa i oczyszcza. I kolor, który wymiata, zabiera wszystko, co niepotrzebne. I wypuszcza na zewnątrz. A potem znika, rozpływa się, rozchodzi się gdzieś we wszechświecie.
Po prostu tak. Wystarczająco dużo powietrza, którego chcesz, którego nabierasz, które wypuszczasz. I możesz częściej sobie przypomnieć o tym, że czasem możesz mieć nad tym kontrolę i mieć więcej świadomości, zrobić tak, jak chcesz, coś przyspieszyć, albo coś zwolnić, coś powiększyć, albo właśnie nic nie powiększać, a potem kompletnie o tym zapomnieć. A cały ten proces będzie toczył się sam. Możesz do tego wracać tyle razy, ile chcesz. Twoja górna część płuc trochę wyżej, dolna część płuc trochę niżej, górna przednia część trochę bardziej do przodu, a tylna część trochę bardziej do tyłu. Minimalne ruchy, które są całkowicie wystarczające, żeby samo płynęło, żeby było wygodnie, żeby było wystarczająco wygodnie, żeby było przyjemne, żeby móc o tym pamiętać, a czasem móc kompletnie o tym zapomnieć i pozwolić, żeby toczyło się samo. Za chwilę to nagranie się skończy, ale ty możesz wracać sobie do tych momentów zawsze wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować. I czy byłaś w pozycji stojącej, siedzącej czy leżącej, to pozwól sobie teraz być może otworzyć oczy, jeżeli były zamknięte, albo jeżeli były otwarte, to spojrzeć w różne kierunki. Trochę bardziej świadomie wziąć teraz oddech. Być może delikatnie się przyciągnąć. Pozwolić, żeby ręce poszły trochę bardziej do góry, albo trochę bardziej w bok. Trochę bardziej całe ciało i cały tułów poruszyły się bardziej. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie. Myślę też, że możesz też podziękować sobie za tych kilka minut, które tutaj ze sobą i ze mną spędziłeś. Pewnie do usłyszenia gdzieś kolejnym razem. Albo jeszcze tu w eterze, albo gdzieś w realności, już wkrótce.